Więc mamy kosiarkę już odpaloną. Załączymy sobie bezpiecznik, żeby podało nam zasilanie dalej. Kosiarka była wzbudzona przez akumulator 12 V. Pomiar napięcia bezpośrednio na stykach, poza alternatorem. Teraz tak, mamy kluczyk. To jest tak jak odpalenie bomby atomowej. Teoretycznie mam pomierzone, co się będzie działo i nie powinno się nic stać. W najgorszym wypadku to po prostu wybuchnie, bo mam tutaj w układzie ultrakondensatory i tak dalej. Więc jak coś pójdzie nie tak, na pewno będzie widać. Szkoda, że nie mam okularów ochronnych. No to co? 3, 4. Okej. Nie wiem, czy było słychać, ale kosiarka zdechła, czyli na pewno było obciążenie. No i czas start. 3, 4. Ładuję. Okej. Co nam pokazują regulatory? Napięcie się na pewno podwyższyło i rośnie. Spróbujemy złapać więcej ich w kadr i tego sobie jeszcze odpalimy. I będziemy mieli pomiar z 3 obwodów de facto. Tylko tego trzeba przełączyć. Nie chcemy tego ekranu. Chcemy to. Dobra. Czyli mamy teoretycznie już 27 V na płytach. Nie wiem, ile będzie w tym momencie na samym akumulatorze. Ale jak widać, coś się dzieje i nie wybuchło. Tym etapem będzie załączenie tutaj naszej rozdzielnicy głównej i przetwornicy, ale sobie pozrzucam wszystkie obciążenia i będziemy sobie stopniowo załączać. Będziemy obserwować, jak się liczniki zachowują i w międzyczasie jeszcze mierzyć prąd, jaki bierzemy teraz. Nie wiem, czy będziemy patrzeć, jakie jest obciążenie w amperach na stałym czy na zmiennym. Spróbujemy na stałym, jak będzie nam może wygodniej. Spoczynkowo mamy coś koło 4 amperów na spoczynku. Czyli co, jak to się mówi, czas start. Odpalamy. Przetwornica nam startuje. Ruszyła. Sobie zgaszę grzejniczek, żeby tutaj nie było tak głośno. I tak, jak widać, na razie tu się nic za bardzo nie dzieje. Zgaszę latareczkę na razie. Tu się nic nie dzieje. Mamy potwierdzenie zasilania, że weszło. Najmniejsze obciążenie będziemy mieli chyba na 5. I powinno zaraz odpalić. Za małe obciążenie. A nie, jest. Na tym. Przepraszam. Ładnie kręcimy. Napięcie nam też spadło do 27, a mieliśmy troszeczkę więcej. Odpalimy kolejny obwód, siódemeczkę. I któryś licznik powinien nam zacząć kręcić. Co nam się tutaj dzieje? Minus 8, czyli mamy w drugą stronę, musimy przekalibrować sobie plus minus to, co jest. Później napiszę, ile konkretnie. Jeden liczniczek kręci i mamy 26,6. Mamy załączone 2 obwody. Załączymy 3 obwód. Prawdopodobnie to będzie łazienka. I tutaj się powinno zacząć coś kręcić pomału. Tak, i to mamy obciążenie 300 W, które są od grzałek, które grzeją boiler. Czyli moją fotowoltaiką też dogrzewam sobie dom. I mamy tutaj teoretycznie minus 19, 23 ampery. Tak. Minus 19, a 23 ampery. Mało, jak na 300 W.
ale widać, że tu się coś rusza, spadło napięcie. A więc teraz dokonamy pomiaru temperatur na samej kosiarce, gdzie wydech będzie miał powyżej 150 stopni, a sam alternator w najcieplejszym miejscu powinien mieć gdzieś, szukamy, 34 stopnie. Jak widać, sam wyłącznik główny też się troszeczkę nagrzał. Niestety nie jest najlepszej jakości i troszeczkę się grzeje. No, trudno. Przegląd i widzimy, że bezpieczniki są tutaj chyba najbardziej ciepłe z wszystkiego, co jest mierzone. Tak, to są bezpieczniki. Czasem warto się upewnić. Niestety to nie jest najlepsza kamera. Widać na poziomie tła jest duża różnica na bezpiecznikach, czyli lecą dość ładnie. Sam przewód, który idzie do płyt, też się grzeje i raczej to na dole, co jest, to jest odbicie. Natomiast przetwornica, że troszeczkę pracuje, widać, że uzyskała temperaturę, ale o, lampę widać. Zmienię troszkę perspektywy, żeby nie było śmieci. Widać, że coś na pierwszym bezpieczniku jest nie tak. Chyba mam źle skręcone styki. Ja tak zawsze sobie sprawdzam, przykładam sobie palec. Jeżeli tam się zrobiło cieplej, to jest to miejsce.